No i stało się. Witam w ostatnim odcinku kursu. No niestety, stało się to, co jak przewidywałem, po prostu widowni jest bardzo mało. Parę osób skorzystało, to się cieszę. No, mam nadzieję, że jeszcze ktoś skorzysta, także jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to gratulacje, bo poznałeś kawałek wiedzy, która ułatwi ci start w karierze DevOpsa i na pewno no, wyniesiesz coś z tego. Jeżeli umiesz to wszystko, co pokazałem na pamięć, czyli jesteś w stanie to odtworzyć, bez problemu znajdziesz robotę, przejdziesz rozmowę kwalifikacyjną. Nagroda to satysfakcja, tak naprawdę. Także dzięki, że byłeś ze mną i że to oglądałeś. No niestety kończę tutaj w języku polskim tworzenie tych kursów. No nie tylko ze względu na małą widownię, ale też na to, że no w języku angielskim więcej osób jest chętnych. Także będę dalej, przejdę na inny kanał. Już w języku angielskim, tam będzie kontynuowane to, co zacząłem tutaj. Może się będą pojawiać jakieś odcinki, zobaczymy. Na razie nie planuję, także kanał będzie sobie wisiał dla potomnych, żeby jak ktoś będzie chciał poszukać, znajdzie mój kanał, będzie chciał się czegoś nauczyć, to się nauczy. Dobra, to zaczynamy ostatni temat. Ostatni temat, moduły w Terraformie. Jak z tym żyć? Co to są moduły? Moduły to są po prostu szablony gotowe danych resursów. Czyli mamy sobie naszą resource grupę. Na przykład zrobimy sobie w ten sposób. Vim modules rg.tf. No i mamy. I teraz co sobie zrobimy? Cat dev. Dev main tier. No i weźmiemy sobie tą naszą resource grupę. Widzicie, tutaj mamy tak, jakbyśmy chcieli coś pozmieniać, no możemy operować na zmiennych, tak? I na przykład dla każdego środowiska pisać sobie środowisko dev, środowisko prod, środowisko preprod, środowisko UAT i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w każdym pisać te deklaracje wszystkie od nowa, nie? No to kupę się tego kodu robi, nie? To nie wygląda tak fajnie. Co praca taka żmudna. Cały czas to samo, tylko inne zmienne pisać w tych plikach tfvars. A co by było, jakby nie trzeba było tych modułów robić? Tylko sobie weźmiemy szablon, czyli skopiujemy to. Trzeba tych resursów, tylko szablon. No to skopiujemy sobie taki jeden resource. Wstawimy go sobie tutaj. No dobra, no ale ciągle nam zostaje coś tutaj, nie? Trzeba to też zmienić. Nazwiemy sobie to var, na przykład location. I tutaj sobie musimy zmienić na przykład na RG. No dobra. I co teraz? Mamy nasze tego. Musimy sobie stworzyć plik. To jest niestety nieodłączne. I sobie też to skopiujemy. W sumie mamy, nie? Yes.
Mamy w sumie to tylko stringowy, nie? Jeden to jest nasza rgname i kolejny to będzie. Tego nie robimy w modułach. W modułach nie robimy defaultów. W modułach nie robimy defaultów z tego względu. Czasami się zdarza, jeżeli naprawdę mamy coś, jakiś parametr, którego nigdy nie używamy, ale to nigdy, to wtedy możemy zrobić defaulta w module, nie? Ale z reguły tego nie robimy. Z tego względu właśnie, że później o nim zapomniemy. Po prostu po ludzku o nim zapomniemy. No i dobra, jak teraz tego użyć? Jak teraz tego użyć? No mamy naszego resursa, ale tu już go nie mamy, nie? Teraz weźmiemy sobie coś takiego jak modul. Weźmiemy sobie coś takiego jak modul. No i nasz moduł się będzie nazywał RG, żeby było rozróżnienie. Resource group. A, albo sobie zrobię nawet example. O, żeby było wiadomo. No i co? No i teraz w module mamy sobie coś takiego jak source. O czym mówi nasz ten source? Mówi o tym, skąd bierzemy nasze moduły, nasz przykład, tak? No i teraz zobaczymy, co się stanie. Musimy sobie zrobić terraform init z tego względu, że doszły nam nowe moduły. I teraz sobie zrobimy plan. Widzicie? No, oczywiście, że tak. Nie byłem tu. Init, tak właśnie myślę, że. Unreadable module directory could not read for module example at main tf1. A, no pewnie, że tak. Ja myślę, że powiedziałem. Nazwaliśmy sobie przecież moduł. Sorry. Nazwaliśmy sobie moduł RG. Nazwa będzie później. Czemu nie możesz nam czytać? Poczekaj. Poczekajcie, bo ja źle nazwałem katalog. No oczywiście, wrzuciłem to do tego. Sorki, MK. Dawno już tego nie pisałem. MKMir. Modules. I tu musimy sobie zrobić. No tak, no źle wam powiedziałem. Widzicie, no bo pracowałem ostatnio na Ansible i to mi się pomieszało. RG, czyli resource group, i teraz musimy sobie zrobić move modules rg.tf to modules rg. main.tf. Też sobie musimy zrobić variables.tf.
Archie. O. The directory could not be read for module. No oczywiście, dobra. I teraz już mamy. Zmieniamy sobie naszego maina na. Ha! Widzicie? No, źle wam powiedziałem, sorry. Ale to się bierze z tego, że. Jest późna godzina, prawie druga w nocy. No i dobra, jest. Co się nam zmieni? Tak. RG name is required. Location is required, widzicie? I to się właśnie dzieje. Nie daliśmy defaultów i nam mówi, sorry, ale moduł wymaga takiej i takiej zmiennej. Sorry, nie możesz iść dalej. No to robimy. Jak dodać zmienną? ArgName. To się równa. I możemy albo sobie użyć stringa i tutaj napisać stringu, albo użyć zmiennej. Co się tu oczywiście używamy zmiennej, nie? No, będą się nazywać tak samo. Robimy. A może, żeby się odróżniało, żeby wiadomo o co było chodzić, zrobimy name. Teraz tak, modules. Modules, rg, variables tf. To zrobimy name. I jeszcze teraz w mainie. Zrobimy tak samo, że to jest name. No i w naszym mainie mamy name, location, ok. I oczywiście musimy zadeklarować. Teraz możemy sobie zrobić defaulta. Albo nie będziemy robić defaulta. Czemu będziemy robić defaulta? Nie robimy defaulta. I robimy location, RG location tutaj było. Żeby było rozróżnienie, tak, żeby się nie mieszało, żebyście to mogli zrozumieć, co się dzieje. I to będzie type też string. No i pięknie mamy. No i musimy sobie edytować nasz terraform tfvars i dodać sobie rg location co tam było? West Europe, dobrze pamiętam? West Europe? No nie mam. Za chwilkę. Co to było za lokacje? West Europe. Dobra, no i co robimy? I robimy sobie. A, no nie, terraform init, bo zmieniłem w. Za każdym razem, jak coś zmieniacie w module, to musicie zrobić sobie inita. I teraz robicie plan. A, no nie zmieniliśmy sobie, tak? Example location. Manage resource group. Example has not been declared. No tak, bo zmieniliśmy mu nazwę. Widzicie. Tak się to właśnie pisze, nie? Właśnie teraz zmieniło variable tf. Main. Nie mamy już tutaj tego.
Teraz pytanie, jak to zrobić? Nie? Mamy dwie metody. Albo robimy sobie, używamy tych samych zmiennych, to w tym wypadku jest możliwe, żeby użyć. Albo sobie użyjemy. Czy możemy tutaj użyć data? Data. O, to może wam za bardzo skomplikować. Może wam za bardzo skomplikować sprawę. No zobaczymy. Nie pamiętam też dokładnie, jak to było, ale to chyba będzie o w ten sposób. I zrobimy tak. Module, example i name. Nie pamiętam, czy to było tak. To musielibyśmy zrobić data. Dobra. Nie robimy daty. To jest już. Chociaż. Mamy tutaj te same zmienne, widzicie to. Nie trzeba i takie zadeklarowane. Virtual Network Name. Tutaj jest Virtual Network Name. Network Example Name. Subnecie. No dobra, to tak zostaje. No i no tak. I co robimy w plan? Zmieni się coś jeszcze oczywiście, bo widzicie, usunie nam się will be destroyed. To się nam stawi. Nie robimy tak. Robimy terraform state delete i usuniemy sobie, albo to jest remove, zaraz zobaczymy. MV RM. Okej, dobra. Usunęliśmy ze state'a nasz resource. No ale jesteśmy teraz pany, nie? Zobaczcie, co robimy. Pod naszego resource'a, który się nazywa example Azure Resource Group.rg, importujemy. Nasz ID, nasz resource. No i proszę bardzo, jest importowane. Resource group name may only contain dash underscore. A co my daliśmy w tym? Pięknie, pięknie. Dodaliśmy ciała. To znaczy ja dałem, nie. Dobra. Voilà. Działa. To oczywiście ten import remove to jest tylko takie dodatkowe, żeby pokazać, że można tak zrobić. Zaimportować pod
zaimportować resource pod module. Dobra, ale jest tak. Jest sobie nasz moduł i wygląda on inaczej, prawda? No bo już nie mamy deklaracji resource'a, tylko mamy już moduł i moduł ma określone zmienne i już nie musimy się martwić, czy jakiś delegation i tak dalej, i tak dalej. Nie, w module mamy tylko wypełnić zmienne i tyle, a moduł sobie żyje własnym życiem. Zazwyczaj jest to dla całej firmy stworzone. No i w module mamy deklarację resource'a. No i tylko tyle to jest. Widzicie? Czyli przenieśliśmy sobie naszą deklarację do takich modułów. Wypełniliśmy je zmiennymi. No i użyliśmy. Użyliśmy w ten sposób. I tylko tyle. Tak jak widzicie, moduły nie są ciężkie. To jest bardzo łatwe do przełknięcia, do zrozumienia. Co jest jeszcze w Terraformie używane? Bo w Terraformie używane są tak zwane data, czyli możemy pobrać informacje z Azura, możemy pobrać informacje z modułu, ale też możemy ustawić sobie w module, że na przykład jakiś output nam się zrobi. Czyli mamy sobie moduł, który uruchamiamy. I ten moduł na przykład wyrzuci nam output, na przykład nazwę tego resursa, albo jego ID i tak dalej. To też o tym poczytajcie. W Terraformie to jest bardzo ważne, te outputy i data. No i to by było na tyle. Trochę się przedłużył ten odcinek, ale myślę, że przekazałem w ostatnim odcinku trochę ważnych informacji, jeżeli chodzi o Terraforma. Ćwiczcie, uczcie się, piszcie w komentarzach, czy Wam się to przydało, czy się nie przydało, czy chcecie więcej. A ja się odezwę wkrótce w języku angielskim. Mam nadzieję, jeżeli czas mi pozwoli. Jeżeli będziecie chcieli kontynuować przygodę, to zapraszam. I do usłyszenia. Cześć.